Witamy panowie, 8:45. Lecimy do Pilony nowym sprzętem i będziemy puszczali moje pocztowe, co oddałem dla pana, odsprzedałem. Zobaczymy, jak ten sprzęt działa. Moje 5 dzisiaj będą leciały na Czuchów. Kolejny lot podwójny, czyli Czuchów 2. Dobra, my się zwijamy, jadę z Przemkiem, zobaczymy, jak ta kabina chodzi. Pierwszy lot z kabiny, ale pocztowymi. Tak to wygląda. Garaż tak wyszedł, później coś dogramy. Pozdrawiamy. Panowie, 9:00. Z groszami załadowaliśmy 15 gołąbków. Ta, wszystko naraz. Aha, tylko ja. No i dobrze. Ja otworzę tylko te dwie. Aha, tylko później wejdzie na dół i. Tak. Będziesz widział film. Aha. Kurczę, się skaleczyłem. Wiesz? 15 na razie ładujemy, bo nie jest dużo. Dobra, idź pierwszy. To bym musiał ci jakiś dawać jakąś kasę. Ten przycielski, on ma tyle gołębi, każdy wózek. Dobra, zaraz coś dogramy. Panowie, zostało jeszcze gołąbków tyle. Ale bierzemy tylko te, co są wpuszczone, bo są na jajkach. Kolega ich nie daje, bo nie będziemy ryzykować. Jeszcze one się, jeszcze przelecą. To nie, tam z 5 czy 7 zostanie. Kolego, jak tam po locie pierwszym konkursowym? No, w miarę dobrze, no, 10 mi brakuje. 10 mu brakuje. Dzisiaj znowu wkładanie. Czuchów dwójka, nie? Drugi lot konkursowy. Od 14 do 16. Ile ładujesz? No 25. 25. Andrzej piątkę nadal daje. Wszystkie to wszystko. Tutaj brakuje mi dwóch samców, ale kolega powiedział, że jak się ogarną trochę, będzie miał chwilę, to może coś tam wybierze. Dobra, bo my ładujemy dalej. Buda gwiezdna. Ktoś dzwoni. Dobra, pozdrawiamy. To szymelka od kolegi z Warszawy, co od jego żony brałem borówkę. Panowie, tu jest śmieszny. Tego wyganiamy, on chce z powrotem, on chce na loty. Zobaczcie, jak się pcha. Wypadł. Wypadł. Mały pierdziamka. Dobra, zaraz policzymy. Wzięliśmy nawet z jajek, żeby było wszystko przelotowane i koniec. Wychodzimy. Karmiłeś gołębie jeszcze? Nie, nie? Karmiłeś już na loty? Karmiłeś już? Tak, pan już nie dostanął już nic. No i dobrze. Dobra, ja tu gaszę, wyłażę. Panowie, jest po 9:00. Załadowaliśmy w 3 kosze górne 38 sztuk. Jednego kot zjadł. To w sumie 40 sztuk. U mnie jest 5, to jest 45. Było 50, około 50 gołębi zginęło. To i tak powiem panowie, że jest bardzo dobry wynik. 10 gołębi ci zginęło gdzieś, nie? Ale poszły gdzieś tam, ale na... i także zostały. Zobaczymy po tym locie, co będzie. Wzięliśmy z tego powodu z jajek, żeby później wiadomo, że wszystkie były puszczone. Jest 30, są policzone gołąbki. Później wieczorem pan policzy, powie mi, a jak nie, to jutro, czy kiedyś my będziemy. 38 sztuk. Daliśmy wszystkich, nie ma. Wszystkie zabrane, nie? Wszystkie. Dobra, pozdrawiamy. Dobrego lotu. Co chcesz powiedzieć? Dobry lot. Ile pakujesz? 20? 25 na wkładanie. Na mistrza się szykujesz w tym roku? Nie, tam nie ma takich wyników. Zabawa, nie? No, to jest tylko zabawa. Zabawa. Pokażemy, jak gąbki przygotowane. Inni niech zdobywają. Tu nie wiem, co on ma, czy samczyki, czy samiczki. Tu chyba same samce. O, to niedużo ma tych gąbków, panowie. 25 sztuk. Tu jeszcze zobaczymy, czy wszystko zostało zabrane. Ma pierdziawka, jest młode, już ma przerzucone. A gdzie on ma młode? Zaraz. Koleczko, a gdzie masz młode? A gdzie masz młode gołębie? Co, tu są młodziaki z tego roku. O, tu, ten połowy. Tutaj tylko? Co, tu. Tu jest wyjście, żeby żadna będę nie wyskoczyła na razie. A tu już jest wyjście na dwór, co? Tutaj mam wojwerkę, patrz, tu mam wojwerkę, taką mam, zobacz. I tu je wypuszczasz? A ja, tu. A i tutaj młodziaczki. Wanienka. A tu jest stary, tu jest jakiś. Tu jest stary, ten powiem, tu się przypomina. Ja go nic w ręce nie miałem, on tam ma jakiś numer telefonu, weź go. I groch jeszcze jakiś stary jest, i dwa. I ten groch stary, to jest ten groch. To. Czemu, złapiesz go, bo ja nagrałem? To czekaj, to, czekaj. Dobra, od tego. Weź zobacz numer, bo ja nie będę widział. Otwórz mi. Trzymaj, trzymaj. Ty, a tutaj... ten musisz coś podać temu siwemu.
To zlikwidować. Tak. No mam numer, no. Telefonu? Tak. Ty. Ja nawet nie dzwoniłem, ja nawet nie wezmę. Coś po tych moich tutaj masz? Słyszysz? No? Coś po tych moich? To tu są po twoich, po twoich są te czerwone znaczniki na łapie. To są wszystkie po twoich. Aha. To mają czerwone znaczniki na łapie. To nie ma ich dużo, nie? Jest ich sporo, no jest, nie? 15 sztuk jest. To tak, a twoich ile masz? A moich to jest niedużo, bo ja mam dwa jajka od moich. Aha. To jest te parę sztuk, nie? Mhm. Po moich. A po tych swoich, to te są czerwone te znaczniki na łapie, to są wszystko po twoich. Mhm. A na rzęsisku już im coś podałeś? Tak, im daję. Mam na środku całą szufladę, kurwa. Ale tego oca ci do tego. Tego co łapu mu tego. Nie, daj go mu ten. Ale z niego lotnika nie będzie. Bo przez jednego będą wszystkie. Co z tym? Dobra. Co to za gąb? Ja nie chcę. Trzymaj go, jaki to numer obrączki? Jakie ma numer? Ja nawet nie. 240, Orneta albo. Albo Dobre Miasto. 240, 2021, numer obrączki 34-29. Zadzwonię do Perwenisa. A tu jest telefon. Mam numer, jest pisany. A zaraz zadzwonimy. To później zadzwonimy do pana. Może na próbne był i ten. Zapraszamy, co to za gołąb jest. Przemek spisał numer. Dobra, my uciekamy, panowie. Wyrzuć tego siwego, bo sobie zrobisz bałagan. Dobra, pozdrawiamy. Zobaczymy, pogoda się robi. My lecimy. 38 sztuk, nowy dwór, 25 km. Stąd będzie miał z 25 w linii prostej, będziesz miał, nie? Pozdrawiam. Panowie, zadzwoniliśmy do hodowcy tego pocztowego. Okazało się, że ten pan nie jest z Ornety ani z Dobrego Miasta, tylko jest z Pieniężna, a lotuje w Młynarach. Młynary stąd 20 km są. Ten gołąb też idzie. Pokaż go ten numer, żeby to. To jest numer obrączki 34-29. Też go dajemy do kabiny. Tu było 11. Do kabiny. I niech leci. Ten pan zadzwoni, jak po prostu. Jak wróci do niego. Ale troszkę go nabrałem. Bo zadzwoniliśmy do niego i zapytałem się, czy jest hodowcą. Potwierdził, że jest hodowcą. Powiedziałem numer obrączki i się zapytał, gdzie wlazł ten gołąb. Ja mówię, proszę pana, ja mieszkam za granicą i tego gołąbka złapaliśmy w Berlinie. To był w szoku. Ale później to już żarcik taki Andrzejek wymyślił. Dobra, my lecimy, bo Przemek ma dzisiaj dużo pracy, ja tak samo mam pracy. Jest 39, bo jeden doszedł. Zadzwonię do ciebie, że poszły. Nie wiem, czy przyjechać, jak będą siadały. Dograć? Ja wiem, jak tam byś chciał. A ja wiem, w którym będą siadali. To bym chciał zobaczyć. No to jak tam chcesz, ja tu będę tam. Dobra, inaczej, jak się pierwszy pokaże, dzwonisz do mnie. To ja jestem chwilę, nie? No. Bo one powinny być w ciągu pół... Jak pierwszy się pokaże, godzina i zadzwonię do ciebie. Aha, telefon twój, masz. Przemka, telefon. Otwórz, bo z jajek poschodziły. Dobra, my lecimy, pozdrawiamy. Witamy panowie, jesteśmy w nowym dworze. W sumie nowy dwór to jest tam. Niektórzy będą wiedzieli, tutaj jest nowy dwór gdański. Jest 25 km, ale od znaku jest 22. Pokażemy, ile jest na znaku. Elbląg 22 km, tego pana jest 15. To gołębie będą miały w linii prostej 30 km. No zaraz, 30 km. Tu je mamy. Nie widać. 30 km i ten płowy z Pieniężna. Dobra, Przemo je puszcza. Do góry. One jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Aby jeden wystartował. Poszły. Dobra, jeszcze dwa jeszcze. Pierwszy raz to wiesz jak to. Rękę wstać. I teraz zamknę do góry. Czemu zamknę klatkę?
30 ile? 38 z tym połowem. Poszły na Elbląg, panowie, nie widać ich. Jeszcze raz pokażemy znak. Weź otwórz jeszcze raz, zobaczymy czy nic nie ma. Ale wiesz jak to u niech jedy, później się. Nie ma nic, nie? Dobra, zamykaj. Tam idą, zobacz. Mają wiatr w prawe skrzydło. Nie widać. Ale ja je widzę. Ładnie dają, nie? Co? Razem, nie? Coś ci chcą odejść, nie? Co? Tutaj kręcą. Poszły? Nad drzewami. Złapały, przynajmniej już złapały rytmu. Jeszcze nie. Coś im nie idzie, nie? Stąd puszczałem murzyna. Wszystkie murzyny stąd leciały. Ten tutaj, o ten ciemny, to na ostatni to nie? To nie da rady chyba. O tu idzie, nie? Co łoży się, nie? O tu. O tu jest, tu jest. Chcę do kabiny. Gołębi jeszcze widzimy. Dobra, dajmy pauzę, nagramy tam, bliżej podjedziemy, tutaj nagramy. Odjechaliśmy kawałek, panowie, gołębie nie mogą odejść. Chodzą tu, nie mogliśmy ich znaleźć. Przebić się nie mogą, bo na tu nad tym drzewem gdzieś chodzą. Nisko, nie? Wiatr ściąga. Dobra, pauza. Panowie, gołębie walczą z 18 minut. Nie mogą odejść. Teraz się chyba przebiły. Nie mogły się przebić. Tu są. Widzicie? Nie mogły się przebić. Teraz chyba nabrały kierunku. Mamy je tu. Ale walczyły ile? Z 18 minut, nie? Nie mogły się przebić z tamtej miejscowości i tyle. Poszły Elbląg. Dobra, nabrały kierunku, nie? Z 18 minut walczyły, krążyły. Z tyłu gonią ich? Dobra, my lecimy, panowie. Przebiły się, poszły w Elbląg. Ale pięknie poszły. Jesteśmy u nas, panowie. Ten pan jeszcze nie dzwonił. Wypuściłem na oblot przed lotem
4 pocztowe, ale idą tylko 3, bo ta co wróciła groszka, ona nie idzie. 2 nie puściłem, karmię teraz, wodę zaraz im dam. Powinny być głodne, ale Budapeszty są głodne. Siwka została i ta z białą głową została z tego powodu, bo mogą one nie siąść. Nie wiem, wczoraj coś odwaliło. Wszystko bardzo późno. A te puściłem na oblot, taki lekki. Nie wiem, gdzie do 4. Będzie dzwonił ten pan, że pokaże się pierwszy, to pojedziemy do niego. Gołębie naprawdę miały ciężko do odejścia. Są te 4. Ta groszka już się ogarnęła. Przemek tam sobie kupił Zamojskiego. Bardzo ładnego. I jasnego. Dla szwagra. Karmy. A pawika też dostałeś? Dla kogo? No i pawika dla szwagra. Coś takiego kupił. Zamojską samiczkę. 70 zł zapłacił, chciał 80 na dyszkę, na szczęście, ale na fajnej główce. Krótki dziubek ma. Ja nie lubię tych gołębi, ale ma jednego to do pary. Zobacz. A siory nasze, mi się przelecą lekko. Idę mu elektrolit, jedziemy do Kastoramy, nie? Co? Jak coś to cię odwiozę, ja pojadę do Pilony nagrą. Nie chcę mi, wiesz, bo one idą zaraz o 15 i wiozą na ten, na lot. A tamten puścił, by nie siadły i co? Później się śmieli, że nie dałem 5, tak? Półego też puściliśmy, pan ma zadzwonić z Pieniężna. To jest około 40 km stąd. Nie wiem, gdzie te moje asy 4. Kaszu daje ostro. Idzie mu. Wczoraj się nie wyrobił, ale idzie dobrze. Będzie dobrze. Ktoś tam pisze, jak robimy. Panowie, robimy tak, jak potrafimy. Robimy za swoją kasę, nie za waszą. O, widzisz, ona siada na dom. Ona zajechana jest. To ona siadła. No bo i nie było z miesiąc tam, wiesz, nie miała co jeść na polach. Ona chyba jajko ma, wiesz. Dasz coś na lot? Nie, ona nie pójdzie. No jak ona przyszła tydzień temu i na lot ją teraz, to ją zmarnuje. Sam to ją zobaczyłem, zobaczymy jak ten samiec przyjdzie ciemny. Chodź, 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 chodź. Żona ogląda moje filmy, bym powiedział co z tym gołębnikiem zrobię, ale nie będę gadał, bo ostatnio jazdę mi robię o te gołębie. Ale wiecie co. Ja się nie poddaję. Dobra, pozdrawiamy. Jak coś to dogramy. Pozdro, na ładowaniu. Witam panowie. Byliśmy u Przemka zawieźć tą karmę i te 2-3 gołąbki. Moje już są w gębniku, ale wróciła samiczka albo samczyk. Siwy. Bo ja miałem tylko 2 siwe. A teraz są 3 siwe. Ale dzwoniłem do tego kolegi, pana, on powiedział, że on miał na skówkach niebieskich i na żółtych. A to jest bez skówki żadnej. Tu mam 2, 3, 4, 5, 6, 7 już mam pocztowych. Na skówkach jak przyjdą jego, żółtych, temu założyłem skówkę, bo nie wiedziałem, którego puścić. On ma gumę, on to u mnie lotowany był. Bo ja wcześniej ściągnąłem te skówki jego. Tutaj są jeszcze 2 jego skówki. Ale Przemek, dam pauzę. Weź to do nagrywaj. Panowie, w ogóle zobaczę, czy to jest ten gołąb, bo to zobaczę, jaki ma okręg. Trzymaj, bo musisz wejść lekko. Bo to może być obcy w ogóle, nie? Zero 66, to jest stąd gołąb. Okręg 6, to jest... 66, wiesz co chodzi? Co to będzie, panowie?
Jak samica, to się zdenerwuje. Może być. Będę musiał trzy samce załatwić. Te samice takie duże, że masakra. A to takie... To samo, widzisz? Dobra. Pozdrawiamy, później coś dogramy. Na ładowaniu daj, wyłączysz. Panowie, jedziemy do Castoramy. Jest jakiś kolejny gąb ciemny, ale nie wiem, czy to jest obcy, czy to jest od tego kolegi. Raz, dwa, trzy. I tu jest, o. Ty, to ten, to tak słabo tam latał. Jakiś ogon ma zajechany, nie? Pięć jest. To są dwa przemo. Bo cztery latają, a ta samiczka moja siedzi na dachu. Jest kolejny. Tu się dają, nie? No. Są dwa. Bo to są ciemne, ja miałem jasne groszki. Trzy latają, nie? To są dwa, przyleciały dwa. Dobra, jedziemy sobie. Dobra, panowie, są dwa. Ja, my panowie, przyjechaliśmy z Castoramy. Tu lata pięć, ale trzy tylko moje. Dwa siedziały na dachu. To czyli są cztery tego pana. I dwa są w głębniku jego już. Tak jak on dobrze powiedział, są w głębie na skórkach. Samica, jego raz. Samica, dwa. Dwa jego. Ten siwy nie jest jego, bo on mówił, że miał skórkę. A i trzeci. Dwa. Dwie samiczki. Raz. Dwa. Ten siwy to przyszedł. Na rzut. Ty! Dwie samice są. Człowiek. No tak. I te dwa czekają na lot. Trzy są gołąbki. Ale było parę sztuk. Przemek widział. Zerwały się, poszły w stronę pilony. To są moje. Nie? No, to jeszcze jeden. Ale ja mu je oddam, bo to akurat samice wszystkie przyszły. Prawda, mają mu jajka i wodę. No tak, wieczorem mu on zawiozę. Naładowanie mu zawiozę, co? Klatkę. Nie? Nie będę ich nocował. O, jest następny, zobacz, przyszedł. Jest następny. A, dzwoniłem do niego, jak byliśmy w Castoramie, to miał cztery. Te, co wrócą do niego, to bardzo mądre, nie? U mnie były mordowane. Dobra, panowie, o 15 jadę na lodowanie. Nie wiem, czy wejdą te trzy gołębie, to dwa wdam do ręcznego. Dobra, pozdrawiam. Panowie, jest 15:40, patrzcie, gdzie chcę usiąść. Parę sztuk przyszło gołębi, oddam mu, jak ten wejdzie, to też mu oddam. Było dużo gołębi, ale gołębie poszły do niego. Tu krążyły. Ciężko miały, naprawdę. Jeden na ładowanie, czekajcie tę pauzę, muszę ognie znaleźć. Jestem po minucie, przed chwilą deszlał, trzy płoty zrobiłem, ale chyba wskoczył, albo nie wiem już, czy wskoczył. Albo się zerwał. Nie wskoczył, panowie, jest na przyczepie. Dobrze mówię. Widzicie? Gołębie cały czas wracają, tu jest.
Tam dwa albo trzy mam gołąbki, nie wiem ile. Dobra, ja się zwijam. Jadę moich pięć zawieść. To chyba będzie samiec. Głodny bardzo. Jeden samiec. Tam posypałem im, żeby sobie pojadły. Nie muszą wchodzić, bo i tak one będą oddane. Jest 15:30. Oj, się wystraszył. Wróble. Skocz. Gołębie będą walczyć jeszcze. Później dogram, ile doszą. Dobra, pozdrawiamy. Nie wiem, jak teraz złapać ich. Pozdro. Witamy panowie, jestem. Jadę to załadować, ale jest problem. Zaraz wam powiem. Tamten siwy mi nie wlazł. O, leci tu, leci. Widzicie? I osiadł na komin. I wyskoczył mi jeszcze jeden. Tu mam dwa dla tego pana. I trzeci to jest, wrócił stamtąd, bo jest bez skówek. Jak on mówił, że nie miał skówek. Tu mam 7 sztuk, 5 na lot. Ale jest problem, nie mogę włożyć do kabiny, panowie. Jakiś frajer, za przeproszeniem, niby do prezesa, że gołębie chorują, że srają w banie, jest zasrany, zasraniec jakiś tam się zesrał. Ja mam gołębie zaszczepione, pokazałem papiery, chciałem za nie dać jakieś pieniądze. Pokazuję wam, jak to wygląda. A gołębie i tak będą leciały, bo będą jechały w tym kartonie i kierowca je weźmie. Załatwiłem z kierowcą. Zobaczcie. Mam w chuju tą kabinę, za przeproszeniem. No to nie odchodzi, to tylko 5 gołębi. A ja mogę za nie zapłacić. Wszyscy czekacie, jak one będą leciały, a jakiś tam frajerowi tam giną im gołębie, srają. Tak to właśnie jest, już chamstwo, panowie, już chamstwo. Jak ktoś się tam spruje, to dostanie harkę z mordę i tyle się skończy, panowie. Ja tam mam sram w banie, jestem sam od siebie uzależniony i poprosiłem kierowcę, kierowca mi to zawiezie, bez problemu. Tam, czy to prezes, czy strezes, no nie mam do prezesa żadnego zastrzeżeń, ale tak się nie robi, panowie. Decydujesz, jeszcze zaraz przypieprzę. Dobra, jadę z tymi 5 gołąbkami. Może wrócą, może nie wrócą. Stres mają. Zobaczymy, co tam będzie. Nagramy. Pozdrawiamy. Chyba jakaś tam szuja się zesrała, że włożyłem gołębie, a gołębie chorują. Sami wiecie, o co chodzi. A moje gołębie są... Czekajcie, mój kaszuk. Musiałbym cię przywiózł, kolego. Ja mam nie, cię. Nie z naszej Szanżeja. Bym cię przywiózł, byś robił nocą, jak górnicy. Ja byłem. Dobra, kasuję. Jestem na ładowaniu, panowie. Asiory, 5 sztuk leci, ale dzisiaj z kartonika. Ale będą leciały puszczone, proszę. Tu jest dobry pan. Tu je załaduję do wozu. No bo widzicie sami, frajery. No i 5 sztuk. Jakieś piwko później wam przywiozę, nie? Na następny raz. Prezesie, nie? Dobra, kończymy, tu ładują, już je pokazuję, bo to same, wiecie jak to jest, same dymy. No, co, ale i tak będą film oglądać, jak ja ładuję, jak ja tam, to jak sram, to co mnie to obchodzi. I dobra, panowie, ja spadam, gołąbki poleciały. I teraz gdzie jadą? Na Czuchów 2. Czuchów 2? Dobra, pozdrawiam wszystkich. Z tego samego miejsca będzie puszczony. Dobra, jeszcze raz pokażemy, Asiory niech sobie kierowca przewiezie je dobrze, nie? Dobra, pozdrawiamy. Jestem, panowie. Nie wiem, ile tam w środku jest tych gołąbków, ale teraz widzę, że dwa samczyki jeszcze doszły. U tego pana tylko jest 8. Dwa mu oddałem. Jeden mi uciekł i jest jeden w gołębniku bez skówek. Tu są na skówkach niebieskich. Widziałem jeszcze dwa, są na dachu. Budapeszt jeden wyskoczył. Nie podchodzę, bo się zrywa. Siada tamten, nerwowy. Panowie, jak jeszcze raz wam powiem, gołąbki wsadziłem bez problemu, prezes powiedział, żebym się nie gniewał, ale dostał parę telefonów przez tamten film, jakaś się zesrała, że gołębie chorują, że tamto, niech sprawdzi segacie, czy nie ma osranych, ten co dzwonił, jak ma problem, to mój numer 511 046 118, zapraszam go tu, pokażę mu, jak gołębie u mnie powinny
być w zdrowiu. I tak to wygląda, panowie. Opatrzcie, jak się zrywa. Jest kolejny. Cały czas się zrywają. A ja wiem, o co poszło. Poszło, panowie, proste. Tak jak zawsze. Gołębie na pszenicy, na wodzie. Zapakowałem 5 gołębi. I w ten sam dzień było 5 gołębi. 100%. Mistrzowie niektórzy dali po 50. Braki, 40, braki 10, 5, 2, 3, 4. I lotują latami. Andrzej nie lotował parę lat, gołębie świeże, z poprawczaka, tak jak się mówi, i dał 5 i 5. Zobaczymy, jak jutro polecą. Gołębie poleciały kabiną, ale w środku, na siedzeniu, tam gdzie się śpi, nie z gołębiami. Nikt nie ma do gadania, czy one, kierowca wyraził zgodę i będą leciały. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz, nie ma co tu się denerwować. Ja to na miękko przyjmuję. Gołębie będą lecieć. Zrobię wszystko, żeby będą lecieć. Zobaczymy, jak będzie dużo. Powiedziałem temu. Widzicie, cały czas. Widzisz, tu chciał iść. O, zerwały się dwa. Tu chce iść. Widzicie, gdzie krąży? No. Nie pasuje im tu. Widzą, że ich gołębnik, ale tutaj mają miejsce i myślą, że one tu były. Chodź. Tam siedzi jeszcze na dachu. Widzicie? Tutaj jeszcze dwa siedziały. Nie, ma do mnie zadzwonić, jutro wam powiem, ile mu wróciło. Jak więcej mu wróciło, to pojadę do niego, nagram. Wiem, że daliśmy 37 i tego połowego 38 sztuk. My walczymy z tym betonem. Kupiłem teraz wylewkę wyrównającą. Będzie dobrze. A kto tam pisze, czy jest dobrze, czy niedobrze, panowie, już wam powiedziałem. Ja robię po swojemu i się liczy efekt końcowy. A głupie docinki czy srynki, to my mamy na to głęboko gdzie, kolego? Tu. W dupie? W dupie. Tak jest, kolego. A komu nie pasuje, podam twój Kaszów numer telefonu, ty to załatwisz, nie? A no kurwa, szybko. Szybko załatwisz, nie? Szybko. Nie ma srania po krzakach. U nas nie ma srania. Żono, co tam u ciebie? A, znaj osób, żony. O, jest następny, panowie, zobaczcie, jest następny. Jest następny. Tutaj są dwa gołąbki. Zerwał się, dwa na dachu i jest piąty. Zobaczymy, jak jutro moje asiory przylecą. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dobry lot. Pozdrawiam hodowców z Elbląga, czyli kabiną Nowym Dworem. Załatwiłem się 10 obrączek dla młodych. Tylko ja nie będę miał obrączek 0,65, bo ja nie lubię. Ja będę stary weteran 0,55. Pozdrawiamy. Dobra, my to musimy się skończyć. Ja mu zaraz pomogę. Do zobaczenia.